Cześć, Michał z Grill360.pl. Witam Was wszystkich i każdego z osobna. Dzisiaj z Natalią, która prowadzi naszą Akademię Zdrowego Grillowania, przygotujemy fajne przekąski na grilla. Tak, szybkie i proste danie, szparagi z melonem, owinięte szynką parmeńską i posypane siekanymi orzechami brazylijskimi. I to wszystko przygotujemy na grillu. Będzie pysznie. Szparagi mamy przygotowane, obrane, to nasz sezonowy akcent. Teraz zabieramy się za obieranie melona. Teraz pozbawić trzeba pestek, skóry. A melon jest zdrowy? Pewnie, że tak. Tylko w umiarkowanych ilościach. Słodki. Słodki, słodki. Miodowy, to jest miodowy. A inne melony miodowy, też? Po prostu pyszny. Miodowy. Też zjemy na deser. Jeszcze cieńsze, co? Jeszcze na pół. Chcesz brzyza? Najpierw nasze szparagi wędrują na grilla, ale wcześniej musimy je odpowiednio przygotować. Skropimy delikatnie oliwą, doprawimy solą, pieprzem. I teraz te szparagi wędrują na ruszt. Szparagi są już wstępnie zgrillowane. Teraz możemy je ściągnąć z grilla. Będziemy łączyć z melonem, objąć szynką parmeńską i z powrotem położymy na kilka minut na grilla. Każdy szparag zostanie połączony z kawałkiem melona oraz dwoma plasterkami szynki parmeńskiej. Teraz gotowe, zawinięte szparagi z melonem kładziemy na grilla i mniej więcej 2 minuty z każdej strony będziemy grillować i to będzie gotowa potrawa, także bardzo szybko. Proszę. Szparagi al dente, takie są najlepsze. Oczywiście, że tak. Im krótsza obróbka termiczna, tym pozostaje więcej wartości odżywczych w takim warzywie. Ogólnie są zdrowe. Bardzo zdrowe, zawierają też bardzo dużo antyoksydantów, także najbardziej nam służą. Naszym ostatnim akcentem będzie położenie orzechów brazylijskich posiekanych na gotowe szparagi z melonem. Michał, działaj. Michał, posiekaj tutaj nam dokładnie te... A siekaj, że to. Orzechy brazylijskie to wspaniałe źródło kwasów tłuszczowych omega-3. Dodatkowo też są źródłem cennego składnika, jakim jest selen. Także dwa orzechy brazylijskie dziennie dostarczają nam tyle selenu, ile potrzeba jako dzienne zapotrzebowanie. Wyglądają pięknie, są delikatnie zarumienione. Taki miał być efekt końcowy. Ściągamy z rusztu. Ściągamy. I teraz, tak jak wspominałam, nasz przedostatni akcent, czyli orzechy brazylijskie. Posypiemy sobie tutaj u góry delikatnie. Jeszcze trochę. Otwórz mi tutaj, proszę, asystencie. Ja zostałem asystentem. Asystent Grillmaster. Voilà. I pięknie sobie tutaj polejemy takim gęstym octem balsamicznym. Pięknie wygląda. Zrobimy temu fotografię. Samo zdrowie. Życzymy smacznego. Smacznego. We'll be right back.
Jeżeli szukasz jakichś ciekawych przepisów i inspiracji na swoją imprezę grillową, zapraszam na mój kanał Grill 360 na YouTubie. Niech moc grilla będzie z Wami. Michał Dobosz. Pozdrawiam. Strzała.